Moi drodzy, witam Was ponownie. Tym razem z kolejną kopią. Jest mianowicie kopia Wojciecha Kostaka. Jeździec. To ja, Adam Razik. Jesteście na kanale YouTube o malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu. Ten obraz chcę Wam też w ramach mojej tej rewelacyjnej promocji, w ramach tego oddawania i dawania Wam, dzielenia się z Wami moimi dziełami, moimi pracami, też w tej akcji on bierze udział, że tak powiem. Chcę go Wam oddać za tylko za koszty, które położyłem w turę. Ja bym nie brakuje tego słowa, widzicie? Poniosłem koszty na malowanie tego obrazu. Chcę go Wam oddać. Oczywiście w opisie tam napiszę, jaka jest cena, około 180 zł, trochę tutaj więcej jest wtedy po złoty. Rama jest drewniana, sosnowa o takim profilu, jak tu widzicie, i oksydowana, także tutaj widać tą oksydację, tak, takie na stare złoto, bardzo ładnie to mi wyszło, nawet jestem zadowolony z tego. Jeszcze jest sprzed patynowania, także jeszcze tutaj nałożę troszeczkę patynki, żeby jeszcze tam uszlachetnić ten obrazek i nadać mu taki i właśnie oryginalności, szlachetności, że zupełnie będzie to wyglądało na starą, fajną ramę. Obraz jest malowany techniką olejną. Wielkość obrazu 30x40 cm. Jak mówiłem, jeździec Kostaka. Dzisiaj właśnie wpadłem na genialną rzecz, znaczy nie wiedziałem, nie podejrzewałem siebie o to, że jest na tym, na... Wpisałem, nie włączyłem sobie stoperkę, żeby nic obniżyć czas, ale mam nadzieję, że to będzie, że nie będę długo karał. Wpisałem w Google'ach, wpisałem Wojciech Kostak jeździec. Wyobraźcie sobie, że ten obraz jest tam, jako w tych obrazkach w Google'ach jest na 5 miejscu. Piszecie Wojciech Kostak jeździec, to moja kopia z Painting Factory się pojawi tam, także obraz jest na w skali światowej, to wiecie, ewenementem, że tam będziecie mieli coś na ścianie, co wisi w Google'ach na 5 miejscu, kiedy pisze się hasło Wojciech Kostak jeździec. Dla kogo ten jest ten obraz? On będzie bardzo, bardzo oryginalnym i dla Was bardzo tanim prezentem. Znaczy, tego obdarowywany nie będzie wiedział, że jest tani, ale będzie wiedział, że jest doskonale zrobiony, prawie 100% wierność oryginałowi. Tam są jakieś detale, które nie są takie jak oryginalne. No prawie po prostu jest, nie wiem, 99%. Niektóre planki, jak tam położyłem, no to może tam się troszeczkę różnią. No. Tutaj może, no, zobaczcie na oryginał i stwierdzicie. O co chodzi? Co jeszcze chciałem powiedzieć? Bardzo dobrze, jeżeli macie, nie wiem, twój tata, wujek, przyjaciel, kolega, nie wiem, bo raczej mężczyźni się tam pasjonują, chociaż kobiety też, koni, tematyką taką militarną, wojskową, to jest bardzo dobry prezent dla takich osób. I mówię, ja to jeszcze oryginalnie ładnie zapakuję, do tego jest kartka okolicznościowa taka, też z miniaturką tego obrazu, z metryką, z gwarancją, z certyfikatem, czy gwarancją taką pieczystą na to, że ten obraz jest na bardzo szalonym, dobrym płótnie, bardzo dobrymi farbami namalowany, także będzie długo, nic się z nim nie dzieje, nie będzie się nie działo. Jeżeli się nie uszkodzi to mechanicznie, to można się nim cieszyć przez wiele lat, więc będzie ciągle nabierał na wartości. Co prawda jest namalowany tylko przeze mnie, a nie przez autora oryginału, czyli Wojciecha Kostaka, ale to też fajny, mam nadzieję, fajny obraz. Co jeszcze chciałem? Powiedziałem już ogólnie, forma 30x40 cm, ten profil ramy, o ramie powiedziałem, szlak metalem złocona, oksydowana, sam obraz na płótnie, farby tam, szczególnie Wam, to są tam holenderskie farby firmy Talens, i też opiszę tam jakie rodzaje farby. Tu jeszcze położę na to wernik zamarowy, taki końcowy, jeszcze nabierze takiej szlachetności, bo
bo widzę, że są miejsca, gdzie płótno jest, są miejsca, gdzie jest matowe, a gdzieś takie połyskuje. Także żeby do tej szlachetności została jedna brama, to jeszcze wernik to położę. To jeszcze chciałem powiedzieć. Do tego dołączam jak zawsze, jak w standardzie. To już zobaczcie i nauczycie się, jeżeli będziecie w posiadanie mojego obrazu, to dodatkowo zobaczycie, czym one się różnią od innych, swoją klasą i jakością. Natomiast całym pakietem dodatków, które dostaniecie, to znaczy właśnie od metryki obrazu, przez certyfikat oryginalności, poprzez tą gwarancję wieczystą na związaną z tym najwyższej klasy jakości farbami, które zostały użyte do namalowania tego obrazu. Także do tego dołączam taką ode mnie notę z podziękowaniem i z moim kontaktem do mnie. Oczywiście tak jak do obrazu zarabiających, bo chcę się dzielić z wami prawie przyciąganie tym sekretem, który działa w moim życiu i chcę się tym dzielić, żeby u was też się to fajnie przyciągać i żeby działało w waszym życiu. Dołączam schemat magnesu finansowego, dołączam magnes finansowy przeze mnie wykonany i wszystkie te dodatki, które do zarabiających obrazów dołączam, będę dołączał też do wszystkich moich spraw. To będzie wszystko na płycie DVD. Też bardzo fajne, pokażę wam przy następnej tej, bo nie mam, skończyły mi się płyty, a zrobię kolejne egzemplarze, które będę dołączał, to przy następnym nagraniu wam pokażę, jak to wygląda sama płyta i certyfikaty wszystkie, które też ci przywiozłem na drukarkę i wszystko to przygotuję do następnego nagrania. Co jeszcze? Pięknie pakowany. Jeżeli na prezent, to karta okolicznościowa, którą też z dedykacją wypełnię od autora i z tekstem, który tam sobie zażyczycie dla tej osoby. Ja mam z tego, dlaczego ja mam tak tanio wam oddaję te obrazy? Dlatego, że po pierwsze promuję swoją osobę wśród was i to, że ktoś zobaczył, otrzyma od was prezent, bądź zobaczył u was na ścianie w waszym mieszkaniu taki obraz, dowie się, że on jest bardzo tani, bardzo dobrej jakości, po prostu co zrobi, no zamówi. A ja będę miał kolejkę zamówień, będę miał z czego żyć i pracować, a poza tym no, na te materiały moje nieszczęsne, które potrzebuję na następną wystawę. Pracownia mi się wypełniła obrazami, chcę to teraz, że tak powiem, wam oddać. Wjadą tu puste, czyste płótna i znowu do roboty. Dzisiaj kolejne obrazy będą realizowane. Już się nie mogę doczekać, bo trochę teraz za dużo tych już takich gadanych, ale chcę tą ofertę. Poza tym jeszcze chciałem wam powiedzieć, moi drodzy, wszyscy, którzy mnie subskrybujecie i wszyscy ci, którzy tutaj do mnie trafią dopiero teraz, w tym momencie. Przepraszam. Każdy obraz, który znajdziecie na moim kanale, bądź na mojej stronie internetowej www.paintingsfactory.com, wszystkie obrazy tam, które znajdziecie, tam jest i Van Gogh, i są, te tam będą uzupełniać. To jest w ogóle, mam tyle pracy i tyle, że jeszcze nie ogarniam tego. Muszę jakąś może asystentkę zatrudnić, czy kogoś, kto mi pomoże. Nie mam, sam wszystko robię, muszę być sam sobie i nie wiem, drukarzem i projektantem, bo i robię te wszystkie materiały, te certyfikaty, te karty, po prostu wszystko to muszę sam wykonać, dlatego mam nieraz takie pościski, opóźnienie związane z tym, że nie mogę wam wszystkiego pokazać na kanale, ale z czasem to będziecie mieli wszystko. No i mam też opóźnienie związane z tym, że nieaktualizowane strony i sklep internetowy, który też pod adresem www.fabryka-obrazow.com.pl też mam uruchomioną ten jeden obrazek, tam wrzuciłem jakiś sakralny dopiero i zaczynam chcę to zbudować, tam powiązać to wszystko w całość, żeby to uruchomić. Też tam będą wszystkie moje obrazki tam się znajdowały i będziecie mieli dostęp taki bezpośredni do tego, żeby sobie tam zamówić. Mówię, ja będę, nie wiem, czy to jest dla was zrozumiałe, pewnie niektórzy z was powiedzą, popukają się. Dzisiaj byłem też na takiej wystawie i zobaczyłem, za ile ludzie sprzedają obrazy. Po prostu ja naprawdę muszę powiedzieć wam, że oddaję wam obrazy za darmo. Po prostu do odwołania będę to robił. Chcę na razie, żeby
żeby po prostu, żebyście wszyscy się z tego cieszyli. Jak wy będziecie się cieszyć, wy dostaniecie ode mnie tę część mnie, to ja będę się tym bardziej cieszył i ja dostanę więcej, więcej, więcej. Będę się z tym wami dzielił i będę z tego tytułu bardzo szczęśliwy i bardzo rad, że macie, się cieszycie z posiadania tego obrazu. Tych obrazów. To tyle może na ten, co jeszcze chciałem powiedzieć. Z pytań, które wszystko powiedziałem na temat opóźnienia, czy to wszystko tak. Jeszcze będę chciał te abstrakcje, które robiłem i wchodzę dzisiaj ostro olejami, kończę te obrazy, jeszcze te drzewa moje oksydowane, bardzo fajny też obraz, który zobaczycie, też coś fajnego się stanie. No i pomału będę już zaczynał nowe rzeczy, nowe obrazki, żebyście... Aha, no ten portret, rysunek, pastel, jeden suchy, olejny, także wszystko będzie tu magicznie, będzie tutaj po prostu taki teatr malowania, taki wirtualny w monitorach waszych komputerów. Możecie przy okazji ode mnie uczyć, możecie czy tam podpatrywać. Bardzo pomysł dobry mi poddał tutaj pan Tadeusz z Pragi. Będę chciał tak zrealizować, jak to robi właśnie. Też zachęcam do oglądania YouTube'a, są fajne materiały, tam podpowiedział mi takiego twórcę, który maluje głównie akwarelą, Steven Koronin. I tak będę właśnie starał się umieścić kamerkę, żeby było widać i paletę, i to, co maluję. Tak, żebyście podpatrywali, w jaki sposób mieszam farby, jaki kolor z którym, żeby uzyskać taki efekt, który będziecie widzieli na obrazie. Także do tego dążę, do taki mam cel, docelowo właśnie tak będzie, że po prostu, żebyście te osoby, które chcą malować, które nie tylko chcą korzystać z moich pomysłów takich na kreację, na jakieś tam działania inne, poza malarskie, to żeby po prostu sobie krok po kroku obserwowali, jak te farby mieszam, jak je umieszczam później na obrazie, a na początku w tej fazie pierwszej, który kolor wynika z połączenia jakiego z którym i ile tam tej wody, jak ten pędzel zamaczam i tak dalej, żebyście tam zobaczyli tam inne media, jak tam używam. Po prostu żebyście widzieli cały proces malowania, nie tylko sam efekt, kiedy kładę farbę na płótnie. To na razie tyle na dzisiaj, na tę część nagrania, na to nagranie. Zachęcam do subskrybowania, do oglądania, do tam kciuków w górę. Ja tu będę na was czekał w następnym filmie. I cóż, na razik. Dziękuję za oglądalność, za wszystkie moje wyświetlenia. Dziękuję, bo należy dziękować. Należy być wdzięcznym za to, co dostajemy. A ja dostaję od was bardzo, bardzo dużo ciepłych słów. Za to wszystko też dziękuję. Nadrabiam przez weekend, teraz będę nadrabiał pisaniem, odpowiadając na wasze komentarze, na wasze maile. Na żadnego nie pominę, także jeżeli nie dostaniecie jeszcze ode mnie odpowiedzi, to na pewno uzyskacie. No i na tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Na razie. No i zamawiajcie kopię Kostaka i inne obrazy, które znajdziecie u mnie na kanale. Do zobaczenia.